Cześć, siemanko, z tej strony pan Wojtek, witam was w kolejnym filmie z Pokémon GO na moim kanale. No słuchajcie, coś w końcu się dzieje nowego. W Pokémon GO mamy pierwszego legendarnego Pokémona w wersji Shiny, a więc tak jak niektórzy spekulowali, Lugię możemy trafić w wersji Shiny. I co jest bardzo ciekawe, jeśli trafimy takiego legendarnego Pokémona, taką Lugię w wersji Shiny z rajdu, to istnieje prawdopodobnie 100%, no mówię to tak na 99%, 100% szansa, że takiego Pokemona złapiemy za pierwszym rzutem od razu. Dlaczego? No zobaczycie, w jaki sposób mi się udało złapać. Tak, udało mi się złapać, ten tytuł nie jest fejkiem, udało mi się złapać dla jednego z moich widzów Shiny Lugia, co prawda IV jakieś tam było 80 parę chyba, ale mimo wszystko jest to Shiny Lugia, jest to no, jedna z pierwszych tak naprawdę była, bo to było około godziny 23 coś, zdaje się oczywiście wczoraj. Na streamie dzisiaj prawdopodobnie też będzie stream, jeszcze tylko nie wiem o której godzinie, no i czy na pewno uda mi się wyrobić, bo do 21 mam zajęcia w Warszawie na studiach i później wracam, ewentualnie może koło 22 udałoby mi się odpalić streama, gdyby te zajęcia troszeczkę wcześniej się skończyły, ale nie obiecuję, tak, nie obiecuję. Na pewno w niedzielę będzie stream i też będziemy szukać Shiny Lugii i też będę oczywiście łapał dla was, swoich widzów, na live'ie te Pokémony, wykonywał rajdy. Także zapraszam raz jeszcze wszystkich serdecznie na moje streamy. Tak jak mówiłem, być może dzisiaj koło 22, po 22 stream lub właśnie dopiero jutro, czyli już w niedzielę, tak? Też gdzieś koło rano 21, czy jakoś tak. Także dzisiaj pokażę wam shot złapania właśnie tej Shiny Lugii. Niestety mojej reakcji, kiedy się ucieszyłem tak naprawdę na widok tego, że ten Pokémon jest Shiny, no nie zobaczycie, bo jakby no, nie nagrywałem jakby, no nie wiem, streama z wyprzedzeniem, czyli na przykład nie wiem, z przewidzeniem, że na przykład ten Pokémon może być shiny, więc no nagram, bo może teraz zaraz będę się cieszył czy coś, tak? I to była Lugia, zdaje się piąta, zdaje się piąty rajd na Lugię i był shiny, a wykonałem rajdów 9 na streamie wczorajszym, więc dosyć sporo, tym bardziej, że te Lugie weszły dopiero chyba gdzieś koło godziny 23 z haczykiem. Gdzieś koło dopiero tej godziny one się pojawiły pierwszy raz, zdaje się. Czy troszeczkę może nawet wcześniej, może wcześniej, ale wcześniej były tylko w jakichś takich mniejszych ilościach i niekoniecznie w miejscu, gdzie właśnie z reguły są osoby chętne do wykonywania sporej ilości rajdów, gdzie ta aktywność jest oczywiście wysoka. Zacznę oczywiście od nazwania jednego z moich Pokémonów nikiem kogoś z komentarzy, zanim to wszystko wam pokażę i tak dalej. A dzisiaj wybrałem komentarz Izoxa, nazwij Machampa Piotruś. Także już wybieram mojego najsilniejszego Machampa. Dobra, więc wybieram najsilniejszego Machampa, tak jak mówiłem, z tych moich aktualnie oczywiście wolnych, nienazwanych. No i już nazywam nickiem Piotruś. Piotruś. A przypomniałem, jeśli ktoś z was chce, żebym jakiegoś z moich Pokémonów nazwał waszym nickiem, to po prostu musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem w tym momencie i zasubskrybować mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, z dzwoneczkiem oczywiście, i napisać w komentarzu, jakiego Pokémona, jakim nickiem chcecie, żebym nazwał, czy waszym, czy przez was może jakimś wymyślonym. No i musicie to mieć widoczne u siebie na kanale, tak? Czyli musicie mieć subskrypcje swoje oraz polubione filmy widoczne publicznie, tak jak na przykład Izox. No dzięki temu właśnie nazywałem swojego Pokémona jego nickiem, bo po prostu jeśli ja wchodzę na wasz kanał i widzę, że macie to polubienie, macie tego suba, to wtedy jest ok. A jeśli macie to ukryte, to nie mogę wiedzieć, czy na pewno subskrybujecie, czy na pewno polubiliście film. No a chcę być fair w stosunku do tych, co rzeczywiście to robią, tak? I są takimi no, widzami wiernymi i wspierają mój kanał, w ogóle jestem wdzięczny za każdą łapkę w górę, bo ostatnio naprawdę zbombardowaliście dużo łapek. Prosiłem was o to, bo mój kanał ostatnio został mocno zakopany, także też bardzo bym prosił o dużo łapeczek w górę, jeśli możecie oczywiście, bo to gdzieś tam pomoże mi kontynuować, no tak naprawdę nagrywanie tego kontentu pokemonowego, który ostatnio, no wiadomo, no już ta moda na Pokémon Go troszeczkę przeminęła i jakby liczba potencjalnych odbiorców takiego kontentu no, sporo zmalała, więc no, staram się oczywiście dalej coś, jakieś tam mam nowe pomysły, tylko że też nie jest mi łatwo, bo sporo rzeczy też mam, studia tak zaoczne co prawda, ale jednak są dosyć wymagające, bo na Politechnice Warszawskiej no i ponadto też mam sporo takich troszeczkę też problemów w życiu prywatnym, które no, w jakiś sposób ograniczają mój czas, jaki mogę poświęcić właśnie na YouTube'a, na streamy i tak dalej. Oczywiście staram się to jakby stawać no, w miarę priorytetowo i te streamy wykonywać regularnie. Zresztą dobrze wiecie, ci, którzy mnie śledzą na bieżąco, że staram się streamować codziennie, praktycznie codziennie macie streamy. Nawet jak coś mi wypada danego dnia, to po prostu streama odpalam troszeczkę później i troszeczkę później kończę, prawda? Dobra, także już nie przedłużam, zapraszam was na materiał, bo troszkę się rozgadałem nie na temat. Zapraszam was już na ten shot złapania Shiny Lugii.
Udało się trafić shiny, niesamowite. Jeszcze ma znaki zapytania. Łapiemy u Dismomenta. Panie Dismoment. I teraz tak, czy jest 100% szansy na Lugię shiny? Na złapanie. Nie jestem pewien, mamy 10 boli. Ktoś mówił, że jest niby 100%, że ma 100% z byle czym. Czekajcie. Ale jest czarne kółko. Sprawdzę jeszcze informacje na pewno, czy na przykład na GoHubie na pewno coś piszą o tej shiny Lugii. Nie ma napisane. Nie ma napisane, jaki jest. Nie ma napisane. To jest w ogóle piąta Lugia. Piąta Lugia dzisiaj na live. Zaraz tutaj dopisuję. Jak na razie dwie złapaliśmy z tych czterech. Dobra, rzucę może Pineappa, co? Jeśli ma. Aaa, tu kolega nie ma Pineappa. To wydaje mi się, że sprawa jest dosyć jednoznaczna. Bo kolega nie ma Pineappa. Więc w tym wypadku zrobimy tak, że rzucę na Naba. I sprawdzimy, czy jest 100% szans na Lugię, dobra? Okej, okay. Uwaga. Shiny Lugię, tak? Teraz trzeba wykonać rzut. Excellent. I uwaga. Raz. To wygląda dobrze. Jest 100% szans na shiny Lugię. Zgadza się. Złapana shiny Lugia. Już pierwszego dnia, już chyba tak naprawdę... godzinę po wyjściu? 40-50 minut, tak mi się wydaje. Kom łapałem? Teraz Dismomentowi. Dismoment się nazywa kolega. Chyba pierwszy raz łapałem, no, w życiu. Także fajnie chyba. Teraz zobaczmy jeszcze, jakie IV. ...2493 z boostem. No piękna. Dragon Tail Hydro Pump. Może być, mówseci. To jest chyba najlepszy. 80% niby. Teraz mnie pogodamy. No, teraz jeszcze tam gdzie indziej trzeba złapać. Dobra, pięknie jest, słuchajcie. Pięknie, piękna Lugia, shiny. Bardzo fajnie. Trzecia za pana. Nie wiem, jesteś w ogóle this moment? 82 już sprawdziłem. A, cieszysz się, mam nadzieję, this moment. Kurczę, ciekawe co. Ciekawe czy ja kiedy złapię shiny, czy tak szybko się uda. No i to właśnie było na tyle, tak to właśnie wyglądało. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście jest 100% szansa na to, że się taka shiny Lugia złapie. No bo Nana Berry, co prawda rzuciłem excellent, ale no kurczę, za pierwszym razem to by była jedyna Lugia, którą złapałem tego dnia za pierwszym razem, by była. A złapałem łącznie 6 Lugi na 9. Więc raczej jest rzeczywiście 100% szansa, że to osoby mi pisały wcześniej na streamie, już w komentarzach, że właśnie jest 100% szans. Jeszcze przed tym, jak ją spotkałem, jak rzuciłem tym nanabem, dlatego właśnie tak jak widzieliście na live, na tym szocie, zdecydowałem się właśnie na taki krok. Nawet szukałem Pineappa, ale kolega nie miał po prostu Pineappa na swoim koncie. No i szkoda, bo tak naprawdę pewnie miałby dodatkowe 3 candy, prawda? Nie dodałem też, że jest pewna zmiana w rajdach, zostały dodane oraz przywrócone nowe Pokémony dostępne na rajdach. A więc tak, jeśli chodzi o tier drugi, to jest to Electabuzz i Manectric. Jeśli chodzi o tier trzeci, to jest to Gengar, Jolteon, Jinx i Piloswine. No i tier czwarty, czyli Golem. No i oczywiście Lugia, która zastąpiła Rayquaza. No co prawda troszeczkę jestem zaskoczony tym, że akurat Lugia. Spodziewałem się, szczerze mówiąc, Latiosa i Latiasa. Ale wydaje mi się, że to jest całkiem niezły pomysł ze strony Niantic. Tym bardziej wprowadzenie, zobaczcie, shiny legend sprawi, że tak naprawdę osoby będą chciały mieć na przykład, tacy gracze hardkorowi, jak najwięcej, jeszcze więcej wykonywać tych rajdów, ponieważ to jest coś teraz coś nowego, tak? Więc nie tylko exp na przykład coś tam nam daje, tylko też mamy sporą szansę na to, że spotkamy shiny właśnie legendarnego Pokemona i na przykład jeśli będą mieli już setki zwykłego Pokemona, to na przykład będą też, no nie wiem, chcieć mieć 100 IV shiny legendarnego Pokemona, tak? To już dopiero byłby hardcore. Także no będą jakby nowe wyzwania dostępne tak naprawdę dla osób właśnie takich napalonych ostro, którzy na przykład grają, nie wiem, bardzo długo w Pokémon GO, bardzo dużo na to czasu poświęcają, dużo pieniędzy, wydają na Pokécoinsy, na Raid Passy i właśnie takie osoby sięgną prawdopodobnie do portfela właśnie celem złapania sobie kilku shiny Lugii podczas tych, no bo to będzie chyba podczas 2 tygodni,
około 2 tygodni. Zdaje się chyba do 2 kwietnia ta Lugia ma być dostępna na rajdach. Zobaczymy, co będzie później. No cóż, dajcie znać, co wy sądzicie o tym wszystkim. Ja uważam, że no jest to jakiś sposób ze strony Niantic oczywiście na to, żeby coś tam nowego dodać, zaktualizować w jakiś sposób. No i oczywiście też sięgnąć po dodatkowe fundusze z uwagi na to, że wielu osób pewnie sobie kupi Pokécoinsy, żeby móc wykonywać jak najwięcej rajdów teraz na Lugię, żeby złapać swojego shiny legendarnego Pokémona, no bo jest to coś nowego. Może nie aż tak epickiego jak pierwsze legendarne Pokémony, ale też na pewno fajnego. Tym bardziej było to oczywiście widoczne podczas aktywności właśnie graczy Pokémon GO na YouTubie wczoraj wieczorem. No naprawdę na kanale moim było bardzo, bardzo dużo osób na streamie. Dużo więcej niż regularnie, nie wiem, nawet 2-3 razy więcej. Na innych streamach zagranicznych to w ogóle też nawet 10 razy więcej. Jeśli ktoś tylko tam jakiś tam ustawił miniaturkę odpowiednią z shiny Lugią, to w ogóle już wyświetleń i osób miał mnóstwo. Także no zobaczymy. Bardzo bym chciał w sobotę, czyli dzisiaj, odpalić tego streama dla was, też połapać jeszcze Lugię, bo są też osoby, którym jeszcze muszę wykonać parę rajdów, bo nie zdążyłem na przykład tego zrobić wczoraj. No oczywiście może będą też inne osoby nowe, chętne na to, bym to jeszcze zrobił dla nich, złapał, nie wiem, Lugię, wykonał rajd, tak. No i zobaczymy, też prowadzę takie statystyki na live, jak widzieliście pewnie w szocie, ile Lugii spotkałem, ile złapałem i ile było z nich shiny, tak? No i to też będę starał się kontynuować przez cały ten czas, jak ta Lugia będzie dostępna na rajdach, będę coś takiego prowadził i potem sobie z nim podsumujemy, ile procent udało się złapać, ile z nich było shiny i tak dalej, i tak dalej. Szkoda tylko bardzo, że akurat znowu coś się dzieje fajnego w Pokémon GO, kiedy ja mam akurat najbardziej przerąbany teraz weekend na przestrzeni tych weekendów, tych tygodni, tych dni. No strasznie, strasznie, bo teraz mam zajęcia do godziny 21 dzisiaj. Jestem na uczelni. Też mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia na niedzielę na zajęcia, a tak naprawdę od rana znowu w niedzielę mam kolejne zajęcia. No i do godziny 19, więc w niedzielę ten stream już będzie na pewno, no bo poniedziałek mam wolny. Więc w niedzielę na pewno będzie stream, pewnie gdzieś koło godziny 21, może nawet troszeczkę wcześniej, jeśli mi się oczywiście uda. Ale czy będzie dzisiaj, no to nie mogę wam obiecać, bardzo bym chciał, czy mi się uda, zobaczymy. Także dziękuję raz jeszcze za wytrwanie do końca, mam nadzieję, że was nie zanudziłem tym moim takim troszeczkę zmianą tematu, odskocznią od tego tematu Pokémon, troszeczkę o tym, jak tam u mnie się układa i tak dalej. No i co, trzymajcie się, jeśli chcecie, żebym jakiegoś Pokémona nazwał waszym imieniem, to łapeczka, subskrypcja, dajcie znać w komentarzu. No i mam nadzieję, że do live'a. Na razie, cześć!